Nagrywam ten film na początku lipca i jeśli chciałbyś sobie kupić taki nowy samochód, to wyłącz YouTube'a i ten materiał i biegnij do dealera Hondy, bo zostały już ostatnie, naprawdę ostatnie egzemplarze. W parku prasowym Hondy na zarejestrowanie czeka już nawet najnowsza, szósta generacja Hondy CR-V, ale ja na koniec żywota piątej chciałem sprawdzić, czy nadal jest sens kupić taki samochód, co on oferuje i jak to wszystko wygląda w 2023 roku. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj za kierownicy Hondy CR-V, która ze sceny już schodzi, ale zanim o niej jeszcze tylko słowo na temat partnera odcinka, którym dzisiaj jest Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości, mająca kilka ciekawych rzeczy dla nas, czyli dla kierowców. Przydarzyła Ci się szkoda w pojeździe w okresie ostatnich 3 lat? Jeśli tak, to warto wiedzieć, ile pieniędzy możesz cały czas odzyskać. Tym bardziej, że swoich roszczeń możesz dochodzić nawet 20 lat wstecz. Pomyśl o tym szczególnie w sytuacji, gdy nastąpił jakiś uszczerbek na zdrowiu, bo właśnie wtedy towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wartość ubezpieczeń. A może masz jakiś kredyt gotówkowy albo na przykład samochodowy? To również powinieneś wiedzieć, że blisko 95% takich umów kwalifikuje się do umorzenia wszystkich odsetek, a fundacja wie, jak to zrobić. Idźmy dalej, bo może masz kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim i chciałbyś z nim w końcu powalczyć. Fundacja przeprowadzi Cię przez cały proces. A może masz kredyt hipoteczny, ale w złotówce? Fundacja bezpłatnie przeanalizuje, czy jego zapisy są zgodne z prawem. Dlaczego warto jej zaufać? Ponieważ posiada już ponad 10-letnie doświadczenie w ochronie konsumentów przed konsekwencjami błędów w umowach finansowych, a pod swoją opieką w tej chwili ma kredyty na ponad 550 milionów złotych. Dlatego po obejrzeniu tego odcinka skontaktuj się z fundacją. Wszystkie namiary masz w opisie do tego filmu. Tym bardziej, że cały proces możesz przejść online bez wychodzenia z domu. Także działajcie, oszczędzajcie swoje pieniądze, a my wracamy do CR-V. No dobra, powiem Wam, że odbierając CR-V z parku prasowego, pogadałem z chłopakami w salonie i powiedzieli, że ten model jeszcze jest, ale to są naprawdę ostatnie sztuki. Nie jest nawet tak, że każdy dealer ma taki samochód, więc jeśli chcecie się czymś takim zainteresować, to są naprawdę ostatnie chwile. Tylko teraz pytanie, czy w ogóle jest sens interesować się piątą generacją Hondy CR-V jako nowym samochodem z salonu? No to przejdźmy do konkretów i zacznę od zalet. I tak się składa w tym przypadku, że jedną z największych zalet tego samochodu jest coś, o czym ja zawsze mówię na początku testów, czyli jego wielkość, przestronność i miejsce, które ten samochód oferuje. Chociaż zaznaczę, że nie do końca dotyczy to bagażnika, bo ten oferuje 497 litrów. Nie jest to jakoś wyjątkowo duża wartość, ale ja mam takie subiektywne wrażenie, że ten bagażnik jest troszkę większy niż ma to miejsce na papierze. Ale zobaczcie, wsiadając do tyłu. I chociaż z zewnątrz ten samochód na to kompletnie nie wygląda, to oferuje on niesamowicie dużo przestrzeni na kolana dla osób siedzących na kanapie. Ja mam 182 cm wzrostu i do fotela kierowcy mam bardzo duży dystans. Mam takie wrażenie, że mógłbym w zasadzie założyć nogę na nogę. To jest coś niesamowitego. Co więcej, zobaczcie na Grześka. On ma 192 cm wzrostu. Dzięki temu dostał 1/3 etatu naszej automotovlogowej modelki i również zmieścił się tutaj bez żadnego problemu i dałby radę jechać nawet w dalszą podróż. Podobnie nad głową tego miejsca jest cała masa. Mimo, że ja mam tutaj naprawdę duży dach panoramiczny, to kompletnie o niego nie zahaczam. Mogę się tutaj wyprostować, mogę się nawet podnieść. Miejsca jest od groma. Podoba mi się też to, że z tyłu praktycznie nie ma tunelu, także trzecia osoba, jeśli miałaby tam jechać, też będzie miała łatwiej. Z przodu nie ma co wspominać, bo wiadomo, ale miejsce i przestrzeń, jaką ten samochód oferuje, to jest cały czas jedna z jego największych zalet. Ja nie wymieniałem, tak jak zawsze na początku, silników, jakie tutaj są dostępne, bo dostępny jest jeden. Co to konkretnie oznacza? Otóż do dyspozycji mamy 2-litrową jednostkę benzynową, to jest silnik wolnossący. Ma on 4 cylindry, jego moc to 145 koni mechanicznych i dysponuje momentem obrotowym na poziomie 175 Nm. Nie brzmi to może dumnie, ale wartości, jakimi ten samochód dysponuje, to wartości silnika elektrycznego. I tu mamy już 184 konie mechaniczne i 315 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To już brzmi zdecydowanie lepiej, szczególnie ten moment obrotowy. No a troszkę gorzej brzmi to, że ten samochód do 100 km na godzinę rozpędzi się w 9,2 sekundy.
Zaznaczę dla formalności, że to 9,2 sekundy dotyczy tej najwyższej wersji wyposażeniowej, Executive, a niższe wersje, które są po prostu lżejsze, mogą rozpędzić się nawet pół sekundy szybciej. Dobra, ja ten napęd już omawiałem, nie chcę tego robić od początku. W takim bardzo dużym skrócie jest to coś podobnego do najnowszej Hondy Civic EHEV, którą macie na kanale, test dość świeży. Zaznaczam tylko te najważniejsze rzeczy, które troszkę różnią się w Hondzie CR-V od na przykład Civica. To są chyba dwie takie rzeczy. Po pierwsze, tutaj podobnie jak w Civicu, jeździmy głównie na silniku elektrycznym. Silnik spalinowy ma służyć jako generator dla silnika elektrycznego i przejmować pierwsze skrzypce podczas dynamicznej jazdy, przyspieszania czy jechania na przykład po autostradzie. I tak jest, ale ta różnica, jaką ja zauważyłem, to to, że Civic jeździ na tym silniku elektrycznym dużo więcej. Zaznaczam, to jest moje subiektywne, czysto subiektywne odczucie, ale mam takie wrażenie, że ta różnica jest dość spora. Nie wiem, czy moje odczucia może potwierdzać spalanie, bo to jest oczywiście dużo większy samochód, dużo mniej opływowy. Ja zaraz powiem, jakie wyniki tutaj uzyskiwałem, ale to odczucie mam cały czas. Każde mocniejsze naciśnięcie gazu uruchamia tutaj silnik spalinowy. Też pewnie trzeba wziąć pod uwagę to, że jest bardzo ciepło. Klimatyzacja chodzi cały czas na maksa i tak dalej, więc ten silnik ma trudniej, ale no takie są po prostu moje odczucia. Z czym to się jednak jeszcze wiąże? Znowu ta skrzynia ECVT. Honda w swoich biuletynach podaje, że mamy tutaj bezstopniową skrzynię ECVT. I to jest znowu coś, co delikatnie wprowadza w błąd. Bo tak naprawdę mamy tutaj przekładnię jednostopniową. Coś podobnego jak właśnie w Civicu EHEV, tylko jest jedna bardzo duża różnica między tymi samochodami i między tymi przekładniami w odczuciu z jazdy. Zaznaczam, w odczuciu z jazdy. Civic ma symulację zmiany biegów. I to wpływa w ogromnym stopniu na Wasze odczucia z jazdy. Ameryki tu oczywiście nie odkrywam, ale jazda tym samochodem z tą skrzynią przypomina to, co ja miałem w swojej Toyocie CHR, czyli mamy tutaj to nieszczęsne wycie przy przyspieszaniu, wycie silnika oczywiście. Ja tego bardzo nie lubię i w dość dużym stopniu psuje to po prostu radość z jazdy tym autem. To jest oczywiście SUV i jego główną zaletą nie miało być nigdy dawanie radości z jazdy kierowcy. Tutaj liczą się troszkę inne rzeczy, ale ja zaraz wjadę na taki odcinek, gdzie będę mógł przyspieszyć, być może to będzie słychać, więc po prostu posłuchajcie. No dobra, wciskam gaz i jest tak. Cały czas wyje. Nic się nie zmienia. Dopiero jak odpuszczę gaz, to znika. Zaznaczę bardzo wyraźnie. Ten samochód nie służy do dynamicznej jazdy. Ten samochód służy do wygodnego przemieszczania się po mieście, spakowania dziecka, zakupów i tak dalej. I jak będziecie jeździć spokojnie, czyli tak, jak powinno się jeździć Hondą CR-V, to być może tego nawet nigdy nie usłyszycie. Tak jak jadę teraz, nie słychać nic. Normalne przyspieszanie, takie ruszanie ze świateł, też nie słychać nic. Tego wycia po prostu nie ma i myślę, że dla 95% kierowców to będzie niezauważalne i to nie będzie w niczym przeszkadzało. No ale ja pewnie jestem w tej piątce, w tych 5%, gdzie jeżdżąc dynamicznie ja to słyszę cały czas. Ja się do tego w swojej CHR-ce tak naprawdę nigdy nie przyzwyczaiłem. Zawsze mi to przeszkadzało i zawsze tego nie lubiłem. Dlatego o tym tak długo gadam, bo to jest coś, co zniknęło w Civicu, coś, co sprawiło ta symulacja zmiany biegów, że ja mógłbym mieć skrzynię ECVT, bez wnikania w szczegóły techniczne, no ale tutaj jest tak, jak przed chwilą widzieliście, a raczej słyszeliście. No dobra, teraz pytanie, jak to się przekłada na spalanie, bo to jest aspekt, za który ja na przykład Civica bardzo chwaliłem. To tak, są tacy, którzy twierdzą, że potrafią tym samochodem w mieście spalać 5 litrów. Ja nie potrafię. Moje wyniki kręciły się raczej wokół 6-7 litrów. 6 jak naprawdę chciałem się postarać. Chciałem zobaczyć, jak mało można spalić tym samochodem. No to te 6, może troszkę więcej, mi się udawało. Ale taka normalna jazda była już bliżej 7. Mniej potrafiłem spalić pod miastem, bo tam jadąc bardzo spokojnie, faktycznie nie dobijałem do 6 litrów. Ekspresówka to już jakieś 7, autostrada 8, 9, a nawet 10. Jak zapakujecie ten samochód i faktycznie będziecie lecieć 140 na godzinę, to spodziewajcie się spalania raczej na poziomie 9-10 litrów. Przynajmniej takie były moje wyniki. Skąd się to bierze? To jest oczywiście samochód, który jest dużo mniej opływowy niż Civic, dużo cięższy i właśnie dużo cięższy. CR-V-ka mocno przytyła, jest tutaj co napędzać i między innymi stąd takie wartości. No ale z drugiej strony, jak będziecie chcieli się postarać i pewnie większość osób CR-V-ką jeździ spokojnie, no to spalanie w mieście tak dużym samochodem na poziomie powiedzmy 6 litrów, no to nie jest zły wynik. Więc to spalanie myślę, że możemy zaakceptować. Gdzie natomiast najbardziej widać wiek tego auta?
No mamy 2023 rok, za rogiem stoi już następca, szósta generacja Hondy CR-V. To dziwo, moim zdaniem, tym miejscem nie jest wygląd zewnętrzny czy wygląd wewnętrzny, tylko to. A inaczej mówiąc, multimedia czy zegary. Te multimedia to jest coś, co przystawałoby do takiego samochodu, gdybyśmy mieli 2006 rok, 7, max 8, ale nie 2023. Ten wyświetlacz jest mały. Te grafiki są bardzo średnie wizualnie. To jest wolne. To mi się po prostu kompletnie nie podoba i już naprawdę odstaje od tych najnowszych aut. No nie wiem, jak przyłożyłem tutaj swój telefon, to on ma większy czy dłuższy wyświetlacz. To jest już coś, co na pewno wymaga zmiany. Jeśli ktoś zastanawia się, czy mamy tu na przykład Android Auto czy Apple CarPlay, to mamy. Mój telefon łączył się przy użyciu kabla, ale Grzesiek, który ma iPhone'a, twierdził, że połączył się bezprzewodowo. Ja tego nie widziałem, ale jeśli wierzyć mu na słowo, to wygląda na to, że CarPlay jest bezprzewodowy. Także jakiś plusik znajdziemy, ale to jest chyba jedyny plusik. No bo zobaczcie, chociaż wiem, że tego nie widać, jak się nagrywa, ale kamera. Jakość jest naprawdę przedpotopowa, ani nie ma tutaj szerokiego kąta, wyświetlacz jest bardzo mały. W sumie to brakuje jeszcze tylko tego, żeby był czarno-biały. Tak samo zegary. Może żeby nie wchodzić w szczegóły, te grafiki i tak dalej, to kiedy ostatnio widzieliście, żeby przebieg kasowało się czymś takim, co ma w ogóle, nie wiem, z 10 cm. Tu i tu widać wiek tego samochodu. Ale tak naprawdę to są moim zdaniem te dwa miejsca i tyle. Oczywiście napęd w Civicu przez tą skrzynię, która ma symulowane zmiany biegów, to pewnie będzie w nowej CR-V. No to tak, to jest nowocześniejsze, ale jeśli miałbym wskazać miejsca, gdzie CR-V odstaje od rywali, nie wypowiadam się na temat wyglądu, bo to jest coś, co mi się tak średnio podoba. Są fani, są hejterzy, ale z wyglądem tak jest zawsze. Ale jeśli chodzi o całość samochodu, to to i to, to są dwa miejsca, gdzie ten samochód dzisiaj już wyraźnie odstaje, ale to są tylko dwa jedyne takie miejsca. Bo jeśli miałbym powiedzieć o jakości, o wykonaniu tego samochodu, o materiałach, to tu jest naprawdę cały czas bardzo dobrze. No nie wiem, odniosę to do pewnie głównego rywala, czyli Toyota RAV4. To tu jest zdecydowanie lepiej. Mówię o jakości, spasowaniu, materiałach. Nic tu nie skrzypi, nic tu nie trzeszczy. Bardzo przyjemnie tego wszystkiego się używa. Świetne jest to, że klimatyzację obsłużymy w pełni manualnie. I temperatura, i siła nawiewu, i kierunki nawiewu. Od wszystkiego mamy pokrętło albo przyciski, więc to jest świetne. To być może odstaje od nowych samochodów, ale to jest akurat plus. A, zapomniałbym, jeszcze jedno miejsce. Czyli ta nieszczęsna szybka. To w ogóle jest dramat. Ja powiem szczerze, ja uwielbiam head-upy, ale jeśli miałbym mieć nawet za darmo head-up na tej szybce, to ja bym tego nie wziął. Ktoś się gdzieś ostatnio pod jakimś moim testem któregoś samochodu, który też miał head-up na szybce, kłócił, że to jest super, bo przecież można wyregulować i wszystko widać. No nie! Po co mi head-up, który wyświetla dane tutaj zamiast tutaj? To jest żadna różnica. Head-up ma być przed samochodem. Ma być widoczny przed samochodem. Head-up ma być po to, żebym nie odrywał wzroku od jezdni. No i jeśli ja mam go tu i muszę się spojrzeć tutaj, to ta akomodacja oka się zmienia w dużym stopniu. Bez sensu. Źle to wygląda, źle się z tego korzysta. Ja to tylko otworzyłem po to, żeby Wam pokazać, że coś takiego tutaj jest. Ten head-up jest beznadziejny. Oby w nowej CR-V był już taki, jak powinien być, czyli jako rzut tych danych z przodu przed samochodem na przedniej szybie. Też zaznaczę, że coraz bardziej lubią te przyciski służące do obsługi skrzyni biegów. One działają bardzo szybko. Jak się nauczycie, zapamiętacie, że wsteczny jest tutaj, a nie wystaje tak jak reszta przycisków, to jest całkiem fajna sprawa. No dobra, jeszcze na szybko, jak się tym samochodem jeździ, bo przecież po to są samochody. Fotele. Ja nie pojechałem niestety na jakąś bardzo daleką trasę, więc tak w 100% się nie wypowiem, ale tyle, ile przejechałem, to było bardzo dobrze, nic mnie tutaj nie bolało, wysiadałem z tego samochodu w pełni zrelaksowany. Sprawdźcie długość siedziska, bo znowu wydaje mi się, że może być dla niektórych trochę za krótkie, ale to jest bardzo indywidualne, dlatego mówię, sprawdźcie sami. No i co do wyciszenia. Gdzieś od 120 na godzinę robi się tutaj głośno. Wyciszenie to z reguły nie jest najmocniejsza strona Hondy. To tutaj jak na SUV-a, jest całkiem w porządku. Jest oczywiście głośniej, tak jak powiedziałem, te 120, 130, 140, no to już mocno słychać te szumy powietrza, ale jak na klasę, bo tak to trzeba porównywać, to jest naprawdę w miarę ok. No i prowadzenie. W kategorii SUV to jest jeden z najlepszych modeli w całej klasie. Prowadzi się go bardzo przyjemnie, ale w kategorii, powiedzmy, samochód, no to nadal nie jest to model, który zmieniłby moje podejście do SUV-ów, których ja głównie nie lubię za to, jak się właśnie prowadzą, więc trochę dziwnie, że to chwalę, ale tak jak mówię, w kategorii SUV super, w kategorii samochód tak średnio.
Ostatnia rzecz, która być może odstaje od nowoczesnych samochodów, to to, że praktycznie nie ma tutaj piano black. Ale to znowu dobrze, bo się po prostu nie porysuje. No ale czy dobrze jest też, chciałem powiedzieć, przy kasie, tylko pytanie, czy w ogóle taki samochód jeszcze złapiecie. Ale powiedzmy, że dalibyście radę taki samochód jeszcze złapać i zamówić, więc ile takie cacko kosztuje? Ostatni cennik schodzącej generacji Hondy CR-V otwierała kwota 164 100 zł. Tyle musieliśmy zapłacić za wersję Comfort z napędem naprzód. Zainteresowani napędem na 4 koła musieli celować minimum w wersję Elegance i tu już 183 300 zł. A prezentowana wszystko mająca wersja Executive, oczywiście z napędem na 4 koła, to już 212 100 zł. Dla formalności dodam, że wszystkie wersje wyposażone są w automatyczną skrzynię biegów ECVT. Jak oglądacie ten film jakiś miesiąc od premiery, to pewnie powinienem powiedzieć, ile takie cacko kosztowało. No ale przynajmniej będziecie mieli jakiś odnośnik. Podsumowując, bo nie ma co przedłużać. Honda CR-V 5 generacji to bardzo udany samochód dla klientów, którzy potrzebują auta przestronnego, szczególnie z tyłu, bo siedząc na kanapie pod tym względem jest potęga. Potrzebują SUV-a, który się całkiem przyjemnie prowadzi, nie spala jakichś wielkich ilości paliwa, ma nowoczesny napęd, ale też nie zwracają kompletnie uwagi na multimedia. Jest im pod tym względem kompletnie wszystko jedno, a są tacy klienci, uwierzcie mi, bo wielu takich widziałem i wielu takich znam. No w sumie mógłbym powiedzieć, bardzo nowoczesne multimedia macie na przykład w wielu modelach, nie wiem, Skody czy Volkswagena. Tylko że one są nowoczesne, jak działają, a z tym bywa różnie. No to pewnie będzie działało jeszcze przez kolejne 30 lat, bez żadnych problemów, bez żadnych usterek, prawdopodobnie tak jak cały ten samochód. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, jak podoba Wam się CR-V, to jest bardzo kontrowersyjne pytanie. Pytanie o urodę tego auta, ale pytam generalnie, co sądzicie o tym aucie i czy na przykład wybralibyście CR-V, czy może RAV4. Dajcie znać w komentarzach, jak macie pół sekundy, to ocencie ten materiał, mi się to po prostu przyda. Pamiętajcie też o subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy, bo co? Powidzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!